Witam Was, moi drodzy, w kolejnym nagraniu z serii Księżycowe opowieści. No, trochę dzisiaj zmęczony jestem, ale jeszcze zebrałem się na ten mały wysiłek, żeby nagrać pewien króciutki tekst i umieścić go na kanale. A cóż, chciałbym Wam przeczytać. Padło na opowiadanie Irwina o tytule Fryzjer. Tak się zastanawiałem, co by wybrać, czy jeszcze coś w miarę krótkiego, ale dosyć przyjemnie napisanego się znajdzie, więc zacząłem przekopywać sobie własną małą biblioteczkę, gdzie tu sobie indeksuję troszkę opowiadania, które przeczytam, żeby jakoś to mieć w miarę poukładane. I właśnie natknąłem się na ten znajomy tytuł. I cóż... Umieszczę w opisie tego filmu link do wątku na forum, więc jak ktoś ma konto, to miłe by było, żeby jakoś skomentował to opowiadanie bądź zapoznał się z pozostałymi pracami Irwina. Ponieważ dla mnie ten tekst jest po prostu po prostu świetny. Zajmuje niecałą stronę A4, a przekazuje w tej niewielkiej objętości tyle treści, że to jest wprost niesamowite. To jest właśnie fajne przekazać wiele w niewielkiej porcji tekstu. No, mam nadzieję, że pojawią się jakieś kolejne opowiadania, bo z tego co wiem, to pojawiły się jego te króciutkie formy właśnie w tym temacie. I jedno opowiadanie napisane z tytułu konkursu na forum. Więc cóż, no mam nadzieję, że pojawią się jakieś nowe opowiadania, bo naprawdę na podstawie tych opowiadań, które przeczytałem, no to myślę, że można się pojawić można się spodziewać czegoś świetnego, gdyby miało się pojawić. Dobrze. Już nie będę tutaj smęcił, bo chyba zaczynam trochę w kółko o jednym i tym samym gadać, ale już. Nie myślę dokładnie. Trzeźwo, więc wezmę się za czytanie, no i tyle. Za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami żył sobie fryzjer. Lecz nie byle jaki. Gdy u innych fryzura efektem była rzemieślniczej pracy, on tworzył na klientów głowach co najmniej obrazy, umiejętności grubo ponad przeciętną. Ale cóż to, gdy klienci przychodząc mówili, gulpan, byle krótko. Tak też mijały lata i dni szare, gdy konał w męczarniach jego boski talent. Wyczekiwał szansy, przez okno patrzył, a nuż klient wejdzie w rolę dostawcy, sprawcy sztuki dla mas. I oto, proszę was, idealna okazja. Pani burmistrz nadchodzi, schyla kopytka, nisko się kłania. Czego pani sobie życzy? pyta bohater. Ja chcę fryzurę, pięknule, taką na gale, Na piękne wystawy i pełne sale. Burmistrz odpowiada. Piękną i kunsztowną, a prostą i ładną, Pełną majestatu, acz prostą ponadto. Da pan radę, czy to dla pana zanadto? Jakże okazję odrzucić? Heroskopytka zaciera i już ochoczo do pracy się zabiera. Przez następne godziny i farbuje, i lutuje, i zaplata, i potem paruje, tworząc przepiękną strukturę. Praca wrze. W ruch idą spinki, i ścinki, gumki i zapachowe trunki, nożyczki oraz pstryczki elektryczki. I oto fryzura gotowa. A dzieło to wielkie, rzekłbyś, iglica, skrzydła! Bramy odemknięte. Toż to rzeźbiasz. Preferując nożyczki nad dłuto, przysiągłbyś ducha pchnął w czyjąś grzywę. Odwraca fotel prosto w zwierciadło, lecz ledwie odbicie padło: cóże to za hałtura! Burmistrzowej zrazu obrzydło: Toż to najgorsze straszydło. Na nic zapewnienia i lamenty. Jedno słowo burmistrzowej, lokal zamknięty. Sanepit i skarbówka, a gdy protest, mundurówka. I już wspomniane służby mundurowe kładą taśmę Dunot Cross, brudząc brudnym buciorem piękne panele. Lokal, jak i właściciela życie całe, puste, rozbite, jak te glanami sale rozryte, gdzie kiedyś atłasy i fotele, dziś przez puste szyby wiatr wieje, a fryzjer siedzi i leje. Leje, leje słonymi łzami, tęskniąc za marzeniami. Mógłby wciąż marzyć o karierze, lecz tak jak polska reprezentacja o pucharze w sokerze. Tak mijały długie miesiące, gdy wtem zabrzmiał dzwonek. I oto kucyk z uśmiechem po uszy, biega, haruje, lecz obsługując duchy. No i to tyle. Ja się wam kłaniam nisko i życzę dobrej nocy, na razie.